Cześć, tu Piotrek. Witam Cię na moim vlogu. Jest niedziela, 4 sierpnia. Zaczynamy! Dzisiaj nagrywamy z plaży. Widać za mną malutkie fale. Dzisiaj krótkie nagranie, ponieważ internet ostatnio coś nie wyciąga zbyt dużych prędkości. Wczoraj wrzucenie 6-minutowego wideo zajęło mi prawie 3 godziny. A dzisiejszy dzień to dzień odpoczynku, prawie cały spędzony na basenie. Po obiedzie trening na siłowni, trochę rowerka, trochę biegania, trochę ćwiczenia mięśni na różnych maszynach. I skończyłem też dzisiaj rano książkę Scotta Jurka. Jedz i biegaj. Bardzo ciekawa książka, bardzo mnie wciągnęła. Scott w tej książce opisuje praktycznie całą swoją karierę, praktycznie od dzieciństwa, od tego, jak wyglądało jego życie w domu, jego rodzinnym, jak potem kto go namówił do biegania, jak uprawiał inne sporty, bo uprawiał też narciarstwo biegowe. Poprzez wszystkie jego sukcesy i porażki w zasadzie, bo też te porażki często odnosił. Ma na swoim koncie bardzo dużo rekordów, niektóre z nich do tej pory niepobite. Także jest wielkim biegaczem, a co ciekawe, jest biegaczem weganinem. Tak naprawdę przerzucił się na dietę wegańską z tego względu, żeby zadbać o swoje ciało, o swój organizm, tak żeby był jak najbardziej wydajny. I jak widać, udało mu się to, ponieważ tych parę rekordów w biegach na bardzo długie dystanse zdobył. Także to widać, że to odżywianie w jego przypadku było dosyć skuteczne. I Scott wielokrotnie udowodnił to, że wszystko się działo w jego głowie. Na przykład w momencie, kiedy przed zawodami złamał sobie kostkę, nogę w kostce. I pomimo tego wystartował w tych zawodach i wygrał te zawody. Organizm sam bronił się przed tym, żeby nic więcej złego się z tą kostką nie stało. Także wszystko siedzi w naszej głowie, wszystkie te ograniczenia. My sami sobie wmawiamy, że te wszystkie wymówki, tak, że mam zranioną kostkę, to nie pobiegnę, to nie dam rady, powiedz. Tak naprawdę to jest wymówka, bo wszystko da się zrobić. Oczywiście pytanie, jakim kosztem, jak to się później dalej odbije na zdrowiu. Natomiast dzięki tej diecie wegańskiej on bardzo szybko regenerował się po takich dystansach, więc również tą złamaną czy zwichniętą kostkę bardzo szybko zregenerował. Końcówka jest taka mało optymistyczna, ponieważ dużo takich negatywnych rzeczy się tam dzieje na końcu. I też Scott zastanawia się nad sensem dalszego biegania i nawet wręcz sensem swojego dalszego życia, ponieważ ta kariera też nie może trwać wiecznie i po tym bieganiu też trzeba coś robić. Mimo to polecam tą książkę, bardzo przyjemnie się jej odczyta i bardzo, bardzo ciekawie jest opisana kariera Scotta. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia jutro. Cześć!